Pani marszałek, Wysoka Izbo, składam wniosek formalny o przerwę, zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienie porządku obrad o projekt Lewicy, nowy projekt Lewicy, wreszcie likwidujący i naprawdę likwidujący system prześladowania polskich sędziów, czyli o likwidacji Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Kilka dni temu dostaliśmy jasny sygnał z Komisji Europejskiej, że ten bubel legislacyjny, tę ściemę legislacyjną, którą Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło kilka tygodni temu, Komisja Europejska tej ściemy nie kupuje i Komisja Europejska mówi jednoznacznie, Polska ciągle ma problem z praworządnością. I to kilka dni temu wy daliście kolejny argument, że w Polsce praworządności nie ma. Bo co się wydarzyło? Przychodzi pan minister Dworczyk do pani Julii P. i ustala z nią procedowanie spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym. To jest skandal i to jest kryminał w każdym demokratycznym kraju. Zrobiliście z Trybunału Konstytucyjnego bar szybkiej obsługi. Wchodzą prominenci PiSu, zamawiają sobie wyroki jak schabowego na wynos. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo.